Witam serdecznie archiwum. Będziemy oglądać filmik z One Piece'a, ponieważ, mój moderator, kumpel chce mnie przekonać, żebym sobie go obejrzała. I to jest filmik o tym, jak wygląda świat One Piece'a. Chociaż ja totalnie nie ogarniam One Piece'a, to od razu mówię. To żeby nie było za głośno, nie? Bo... Teraz jest bardzo cicho. No mówię, miałam takie właśnie vibe starego anime. Kiedyś nie lubiłam starych anime, ale teraz już trochę bardziej się do nich przekonuję. A grafika wam się bardzo zmieniła? Jakbyście tak ocenili początki, a później końcówkę? ひとつなぎの大秘宝ワンピースを求めありとあらゆるものたちが海へこぎ出した。 No, Fullmetal Alchemist też chciałabym wyjrzeć. ダイカイゾク時代の幕開けである。 A jakbyście ocenili ten świat, jaki to jest ogólnie czasowo, jakbyście mieli to ocenić? Ale kurde, wielki ten świat jest. Czekaj, chcę zobaczyć. Teraz tutaj. We're after the One Piece. Head for the second half of the Grand Line. Najładniejsze anime, mówisz? O kurde. Szkasz. Kacte sono umi o seistano wa kaizoku o Gold Roger tada hitori. Ja pierdaczę, jakie to jest w ogóle, jakie to jest wielkie. Czyli to jest świat, w którym jeszcze nie ma takiej wiedzy powszechnej, co jest gdzie, no nie? Bardzo świat jest zróżnicowany, no. O! Cześć, Jinus. A oglądałeś One Piece'a kiedykolwiek? Ja pierdzielę, ale żeby to wszystko stworzyć... Oj tam, Koniks. Ale jak... W jakim okresie ten świat się dzieje, jakbyśmy mieli troszeczkę, nie wiem, określić go naszą miarą? XX wiek? Wcześniej? Jaki okres historyczny? Widzę elementy nowoczesności połączone z takimi właśnie... z rzeczami na przykład z poprzedniego wieku, nie? No ja właśnie pytam się dlatego, czy da się określić. Demonstruję, było era piratów. Ale wiem, że to anime, ale no pytam się was po prostu, jakbyście wy ocenili. Cześć Raducha, a dziękuję bardzo. Ale wiem w anime, że wszystko jest takie przesadzone czasami.
Jadę ja teraz. Ale weźcie to wszystko, narysujcie i miejcie do tego wyobraźnię, to jest masakra. No, dla wielu osób One Piece jest takim jednym wielkim tasiemcem, który właściwie... który właściwie się ciągnie, a ja słyszałam drugą opinię, że właśnie One Piece jest bardzo rozbudowanym anime, nie? Gdzie jest po prostu masę różnych kontynentów, jest wiele ciekawych historii, wszystko jest sobą połączone. Ale pasuje ten utwór tutaj. A, już wiem, że mi sklejmuje. Teraz dopiero się zorientowałam. Castlevania jest fajnym. No nasz kolega tutaj jest z Discorda. Pawlowski. Wkręcił się w One Piece'a. Że jest dużo odcinków, a potem ci brakuje, a widzisz. Mnie pokonał, nie dobrnąłem daleko. Ogólnie dowiedziałam się, tak mi powiedział Eder, jak mnie zachęcał do oglądania, słuchajcie, One Piece'a. Powiedział mi tak. Ogólnie... Do 300 odcinka troszeczkę jest, dowleczę się troszeczkę, ale później jest zajebiście. A ja, aha. W sensie, że jest fajne do 300 odcinka, ale że później dopiero tak się rozkręca fabuła, nie? Ja pierdzielę. One Throne. Sto godzin oglądania. Tylko! The One Piece awaits. Znaczy no, po 20 minut, uśredniając. A, do 300 odcinka! Aha, do... Ja myślę, co? 100 godzin, 1000 odcinków? Wątek tego OP to pokaż. What... Hey guys, it's Gia here. What everyone needs to watch One Piece. Czyli to tutaj mam wyłączyć nagrywanie? Bo nie wiem, czy mam to dalej puszczyć, czy nie. Eder, decyzja. Dobra.